Mamy taki szereg, suma od n równego 1 do nieskończoności, x minus 4 do n tej podzielone przez n razy minus 2 do potęgi n tej. No i pytanie jest tak, jaki jest przedział zbieżności tego szeregu? Tu możemy wybrać jedną z czterech możliwości. No dobrze, to jakbyśmy się zabrali do tego, no tu jest jakby coś, co przypomina szereg geometryczny, prawda, ale jeszcze jest tu dzielone przez n, więc to nie jest szereg geometryczny. No i z drugiej strony wydaje się, że dosyć łatwo byłoby porównać dwa wyrazy sąsiednie, prawda? I to sugeruje, żeby użyć testu D'Alemberta, kryterium D'Alemberta, czyli kryterium D'Alemberta. Ano, mówi ono, że jeżeli podzielę, zbadam taki iloraz, an plus 1 przez an, dokładnie rzecz biorąc moduł tego, i policzę granicę przy n dążącym do nieskończoności, i to jest powiedzmy g, no to tak, mogą się zdarzyć trzy przypadki. Po pierwsze, jeżeli g jest, pierwszy przypadek, g jest mniejsze od 1, tak? To jest, prawda, ciąg o wyrazach dodatnich, bo tu jest moduł, wobec tego to jest większe równe 0, więc granica jest na pewno, jeżeli istnieje granica, to jest większa równe 0, czyli tak, ta granica może być mniejsza od 1. Wtedy ten szereg jest zbieżny, może być tak, że g jest większe od 1, wtedy na pewno szereg jest rozbieżny, i wreszcie może być tak, że g jest równe 1, to wtedy nie wiadomo. Nie wiadomo, to kryterium nie rozstrzyga. No a mowa jest oczywiście o szeregu, suma od n równego 1 do nieskończoności an, prawda? To w jednym z filmów było o kryterium D'Alemberta. No dobrze, więc spróbujmy policzyć coś takiego dla naszego szeregu, czyli an plus 1 przez an. No to tak, to jest x minus 4 do potęgi n plus pierwszej podzielone przez n plus 1 i tu jest minus 2 do potęgi n plus pierwszej i to wszystko będziemy dzielić, to ja może już pomnożę to przez odwrotność, prawda? Muszę podzielić przez an, czyli tak, an ma w liczniku, będzie miał x minus 4 do n tej, a w mianowniku ma n, w mianowniku, a teraz ponieważ dzielimy, to będzie w liczniku, n razy minus 2 do potęgi n tej. No i ponieważ w tym kryterium jest wartość bezwzględna, to stawiam tutaj moduł. No i widzę, że wiele rzeczy mi się tu upraszcza. Na przykład tu jest do n plus pierwszej, a tu jest do n tej, czyli to wszystko mi się tu skraca. Zostaje mi po prostu x minus 4. Minus 2 do n plus pierwszej, minus 2 do n tej, to tu mi się wszystko skraca, zostaje mi po prostu minus 2, czyli tak, mam x minus 4 przez minus 2, no a tu napiszę n, prawda, tu jest n dzielone przez n plus 1. No i wartość bezwzględna, czyli wobec tego jeszcze raz to napiszę, to jest tak, wtedy x minus 4 przez 2 razy n przez n plus 1. No i co? I teraz pytam się, czy to wyrażenie ma granicę przy n dążącym do nieskończoności? No i widzę, że co? Że to w ogóle od n nie zależy. No to jest n podzielone przez n plus 1, czyli to ma granicę 1. Wobec tego całość przy n dążącym do nieskończoności dąży do modułu x minus 4 przez 2. Aha, no i teraz kryterium D'Alemberta mówi mi, skoro, czyli jeżeli moduł x minus 4 przez, no mogę tak napisać, przez 2 jest mniejszy od 1, to wiem, że mój szereg jest zbieżny. To szereg zbieżny. Jeżeli większy od 1, to wiem, że jest rozbieżny, no a jeżeli równe 1, prawda, jest równe 1, no zaraz zobaczymy w jakim przypadku. Czyli tak, no to co to znaczy, że moduł x minus 4 mniejszy od 2, no to co, moduł jakiejś liczby mniejszy od 2, to znaczy, że ta liczba, prawda, od 0 jest bliżej niż 2. Czyli to jest na prawo 2 i na lewo 2.
prawda? To jest ten przedział, czyli samo x minus 4 jest pomiędzy 2 i minus 2. Wobec tego samo x jest mniejsze od 6 i większe od 2. Prawda? 4 dodaje plus 4 do każdej z tych nierówności. No dobrze. Czyli wiem, że tutaj kryterium D'Alemberta mówi mi, że dla x-ów należących do przedziału od 2 do 6, otwartego obustronnie, ten szereg jest zbieżny. Z kolei wiem, że jeżeli x większe od 6 lub x mniejsze od 2, to wiem, że tutaj mamy szereg rozbieżny. Rozbieżny. No a tu jest zbieżny. No i pytanie jest, na to kryterium D'Alemberta nie odpowiada, co się dzieje dla x równego 6 i dla x równego 2, prawda? Na tych krańcach przedziału zbieżności. No to zobaczmy oddzielnie dla x równego 6. No to wstawmy x równe 6 do naszego szeregu, czyli co to jest? Będzie tak, 6, czyli to jest suma od n równego 1 do nieskończoności, 6, tak? 6 minus 4 do n tej przez n razy minus 2 do n tej. No 6 minus 4 to jest 2, przez minus 2 do n tej to jest po prostu minus 1 do n tej. Minus 1 do n tej podzielone przez n. Aha, no dobrze, to wiemy, że to jest taki szereg anharmoniczny, to się nazywa. No to jest szereg naprzemienny, prawda? Ale szereg 1n-ta jest monotonicznie malejący do zera, czyli tutaj kryterium Leibnica mówi nam, że jest zbieżny. Zbieżny. No przypomnę, prawda, to mamy do czynienia z szeregiem minus 1 do n tej an, taki szereg, gdzie an jest monotoniczny i dąży do zera. W tym wypadku nasz an jest rosnący, an tutaj, prawda, dla nasze an to jest 1n, to jest ciąg monotoniczny dążący do zera i wtedy taki szereg jest zbieżny. No dobrze, czyli dla x równego 6 nasz szereg jest zbieżny w prawym końcu tego przedziału zbieżności, natomiast dla x równego 2, to z jakim szeregiem mamy do czynienia? Suma od n równego 1 do nieskończoności. 2 minus 4 do n tej przez n razy minus 2 do n tej. No 2 minus 4 to jest minus 2. Wobec tego to się skraca i dostajemy suma od n równego 1 do nieskończoności. 1 przez n. Czyli szereg harmoniczny, no i wiemy, że szereg harmoniczny jest rozbieżny. I o tym jest nawet na naszym portalu film, o tym, jak udowodnić, że szereg harmoniczny jest rozbieżny. Czyli wobec tego ostatecznie przedział zbieżności to jest x mniejsze równe 6 i większe od 2. Prawda? To jest przedział zbieżności naszego szeregu. No i sprawdźmy. Tam było od 2, tak, do, o, ten był, tak, od 2 do 6. No i jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.